COVID wraca i nie dajcie się zwieść przyjemnej nazwie nowego wariantu, flirt. Tutaj nie ma żartów, nowym objawem jest sraczka, a to może przydarzyć się każdemu z nas, prawda? Swoimi doświadczeniami w TVP dzieli się nowy szef GIS-u, dr Paweł Grzesiowski. Telefon sprzed wczoraj, kolega, dorosły mężczyzna, ciężka biegunka, wymioty, myślenie, że to jest zatrucie jelitowe. Musimy w takich sytuacjach też zrobić test, okazało się, że to jest COVID. Halo Paweł, mam rzęsistą biegunkę. Jak myślisz, co to może być? Letni COVID, nie pomoże na to już i COVID. Halo Paweł, przerywa cię. Witam was. Ze względu na ważny społecznie temat chciałem skorzystać z prawa cytatu. Jednak pamiętajcie, nie traktujcie moich wywodów jako porad medycznych. Z prostej przyczyny. Otóż nie jestem niezależnym ekspertem. Jeszcze. Otóż szef GIS-u odkrył nową falę COVID-u, a my nie jesteśmy tego świadomi. A więc mamy w tej chwili już falę COVID-u, która dotarła falę do Polski. COVID-u? Tak. Pamiętamy falę COVID-u. COVID-u po kilkanaście tysięcy zakażeń. A skąd pan wie, że ich nie ma kilkanaście tysięcy teraz? My mamy pośrednie dowody na to, że jest kilkanaście tysięcy, a może nawet więcej, ponieważ ilość wirusa w ściekach, a wciąż badamy na szczęście w kilku miastach w Polsce ścieki pod kątem wirusa SARS-CoV-2 i jest sygnał, że z tych ścieków uzyskuje się więcej wirusa, a więc... Trafna uwaga, ale skoro jednym z objawów jest rzęsista biegunka, no to dane mogą być przekłamane ze względu na większą ilość defekacji. Jednak to nie jest tak, że dr Grzesiowski straszy. Zapewne znacie już smutną wiadomość. Po zamachu na Donalda Trumpa przyszedł czas na pana Józefa. Pan Józef został zarażony COVID-em, chociaż nie wiadomo, czy flirtuje na kibelku. Thank you all so much for your patience and understanding. Regrettably, I was just on the phone with President Biden, and he shared his deep disappointment at not being able to join us this afternoon. The president has been at many events, as we all know, and he just tested positive for COVID. So of course we understand that he needs to take the precautions that have been recommended and... Ale to nie koniec. Francuzi wprowadzają nakaz noszenia maseczek podczas olimpiady w Paryżu. No zobaczcie tutaj, chłop na rowerze jedzie w maseczce. No i tak między nami, no to ja mu się w ogóle nie dziwię. Kilka lat przygotowań do wyścigów i kiedy przychodzi czas próby, dostajesz sraczki. Jasne, tutaj dużo zależy od psychiki. W końcu na niektórych to może działać motywująco i przyspieszać ruchy. Ale z drugiej strony moment słabości i w spektakularny sposób może zostać załamana, zniszczona twoja kariera. Chociaż w Paryżu nakaz noszenia maseczek mają mieć ekipy wiadomości, generalnie ludzie związani z mediami, no i niewykluczone, że zwykli Francuzi, to też zapewne zależy od pomiaru ścieków. W maseczkach przybyła też australijska drużyna pływacka, czyli Australijczycy jak zwykle nie zawiedli, w końcu przez ostatnie lata to oni wyznaczali kierunek. A step closer to Paris and the Australian swim team was taking no chances. Face masks all round after flying in from a training camp in the south of France to a new base at Chartres, an hour out of the city. They were greeted by those famous rings and another reminder the clock is ticking. Na szczęście na maseczka się kończy, szczepienia nie są obowiązkowe, nawet pozytywny wynik testu nie zawsze wyklucza z imprezy. Chociaż tak między nami, jeżeli chodzi o sporty pływackie, to ja jestem za wyśrubowaniem norm i procedur ze względu na ryzyko częstych wymian wody w basenie. Chociaż tutaj ostateczna decyzja zależy od lekarzy. W sobotę z powodu infekcji koronawirusem do rywalizacji na 14 etapie nie przystąpił mistrz olimpijski w MTB Thomas Pitcock. Ineos Grenadiers. Pozytywny test na koronawirusa nie wyklucza z udziału w wyścigu, ale w jego przypadku tak postanowili lekarze. Nie wszystkie ekipy stosują też testy. Lekka wyjebka, że tak powiem, z tą dowolnością,
Ale zostawmy sport, bo tak wam się przyznam, że ani się na tym nie znam, ani mnie to nie interesuje. Przejdźmy do prozaicznych, przyziemnych problemów zwykłych ludzi. Musicie wiedzieć, że wariant flirt jest o tyle zdradliwy, że może przybierać objawy kataru siennego. I tutaj mój apel do doktora Grzesiowskiego, żeby czy w TVP, czy w mediach prywatnych podczas następnych wywiadów pouczał widzów, ponieważ no sami widzicie, ni to katar sienny, ni to pieczenie dubska po kepsie, a może... Liczba zgonów COVID w Wielkiej Brytanii rośnie jako nieświadomy brytyjski błędny wariant flirt, jako katar sienny. Brytyjczycy, którzy cierpieli z powodu dużej liczby pyłków, mogą również mieć koronawirusa, ponieważ objawy kataru siennego zostały porównane do COVID-19 po gwałtownym wzroście liczby zgonów COVID. No dobrze, to się powygłupialim, pośmieszkowalim, a teraz kluczowe pytanie tego materiału. Czy grozi nam jesienny lockdown? Czy wrócą obostrzenia sprzed lutego 2022? Nie wiem. Jednak wydaje się, że wątek obostrzeń swego czasu dobrze opisał Jarosław Pinkas, były główny inspektor sanitarny. To jest w tej chwili, oczywiście wiemy, to jest głównie socjologia. I CDC, cała Unia Europejska mówiła jednym głosem, ja miałem święty obowiązek mówić dokładnie tak samo. Jeżeli traktować słowa Jarosława Pinkasa poważnie, to nie w Polsce ustala się narrację. Pytania powinniśmy kierować do starszych i mądrzejszych. Ale jedno jest pewne. Temat COVID-a będzie wracał. O COVID-zie nie pozwolą nam zapomnieć. Chociaż wydaje się, że nabraliśmy jako społeczeństwa odporności. Dlaczego testem był luty i marzec 2022 roku? Tymczasem, żeby nie zapeszać, jeżeli wam mało, zapraszam was na zakładkę wideo. Wejdźcie, sprawdźcie, może was coś ominęło, może was coś zainteresuje. Odsyłam na kanał z giereczkami i dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, wspierają mnie. A pamiętajcie, realnym wsparciem jesteście wy wszyscy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam was serdecznie. Letnia pandemia, wirus jest, dlaczego ciebie?